I'm stupid. Being dumb. Maybe just a little bit foolish. So young. Cześć wszystkim, ja jestem Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym dniu będę dla Was stylizować spódniczki midi. Zapowiadałam już ten filmik w moim poprzednim haulu. Większość z tych rzeczy, które tutaj mam, to znaczy wszystkie spódniczki są z second handu, natomiast niektóre bluzki czy kurtki są z mojej własnej szafy. Ja będę Wam oczywiście wszystko mówić, jak będę Wam pokazywać. Zanim jeszcze zacznę Wam pokazywać te rzeczy, to chciałam tylko powiedzieć, że spódniczki to nie jest niestety mój styl. Ja w spódniczkach chodzę bardzo mało, dlatego był to dla mnie trochę challenge, żeby te rzeczy ze sobą wszystkie jakoś podobierać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a więc zaczynamy. Pierwsza stylizacja, która jest chyba bardzo, no w sumie najbardziej w moim stylu, bo jest bardzo sportowa. I tutaj mam spódniczkę i bluzkę z second handu, natomiast bluzę, torebkę i buty pochodzą z mojej szafy. Jest to spódniczka taka bardziej ołówkowa, bardzo dopasowana. Jest ona ze sklepu Misguided. Ona jest jeszcze, zobaczcie, z tym możliwe, że jest nawet nowa. Niestety jest bez rozmiaru. Ja myślę, że to jest rozmiar S. Do tej spódniczki mam czarną bluzeczkę, która jest ze sklepu Classic. Powiem szczerze, że nie słyszałam o tym sklepie. Jest to rozmiar 10. Jest ona dość szeroka, wydaje mi się, że może być na mnie troszeczkę luźniejsza, ale to nic nie szkodzi, dlatego że na górę, słuchajcie, ubiorę czarną bluzę Adidasa, do tego mam nerkę i buty. Myślę, że buty to będą te oto Converse, mam nadzieję, że one będą do tego pasować. O, zaraz zobaczymy. Jestem już z pierwszą stylizacją. Tak jak myślałam, ta koszulka jest na mnie trochę za luźno. Ale myślę, że jak sobie podszyję te ramionczka, to będzie fajno. Ja jeszcze nie powiedziałam, tylko że bluzeczka kosztowała mnie 1,50 funta, spódniczka kosztowała mnie 2 funty. I założę już do tego bluzę. Tak się prezentuje cała stylizacja. Myślę, że konwersy różowe wyglądają do tego całkiem spoko, bo są jakimś takim przełamaniem trochę tego wszystkiego. Do tego właśnie nerka. W sumie ta bluza już mogłaby być zapięta. Ta stylizacja jest chyba najbardziej w moim stylu. Piszcie, co myślicie. Ja uważam, że wygląda to całkiem spoko. Następna, co my tu mamy. Do tego nie mam żadnej torebki, ale za to mam opaskę. Następną stylizacją jest spódniczka, która już należy do tych szerszych. Jest ona plisowana. Wiecie co, zabijcie mnie, ale tutaj... O! Jest metka, jest ona ze sklepu Buchu. Natomiast nie ma rozmiaru, czyli wydaje mi się, że to jest jakiś rozmiar uniwersalny. I do tego mam koszulkę, która nie jest z lumpeksu. Jest ona z mojej szafy. Ta koszulka jest ze sklepu Pretty Little Thing. Ta spódniczka kosztowała mnie 3 funty. Kupiłam ją na grupie u mojej znajomej Szufland. Ja o tej grupie mówiłam Wam w poprzednim haulu, tam jest również podany link. Możecie sobie wejść i zerknąć. I do tego mam grubą, białą opachę, którą zamówiłam z AliExpress. I do tego stwierdziłam, że założę te butki. Mam nadzieję, że będzie tu fajnie razem wszystko wyglądać. Ja już na siebie ubieram. Okej, jestem już w drugiej stylizacji i prezentuje ona się tak. Czy co, jak ja zakładam tą opaskę, czy czuję się, jakbym miała jakąś koronę na głowie. Wiecie co, myślę, że do tego będzie fajnie wyglądać też kurteczka jeansowa. Trochę chłodniej, to możecie sobie zarzucić. Ja kurde nie mam do tego żadnej torebki dobranej, ale mi się wydaje, że do tego by najlepiej chyba pasował taki, wiecie co, mały plecaczek ciemny jakiś, albo też biały w sumie. Nie wiem, chyba z tą kurtką też spoko to wygląda. Piszcie mi w komentarzach, która z tych stylizacji podoba Wam się najbardziej. Z tyłu. Myślę, że jest też ok. Do tego fajnie też wyglądałyby Dr. Martensy. Ja tutaj w sumie mam Dr. Martensy, ale ja je mam zestylizowane z inną spódniczką. Dobra, przechodzimy do następnej. I tutaj są obydwie rzeczy z lumpeksu.
spódniczka, jak i bluzka. Z mojej szafy pochodzi torebeczka. I tak, spódniczka jest. Jest ona z Misguided. Jest to rozmiar S. Kosztowała mnie funciaka. I do tego mam koszulkę z ASOS. Jest ona w rozmiarze 10. I również kosztowała mnie ona funciaka. Wiecie, tutaj mam taki swój ulubiony lumpeks, w którym wszystko jest, praktycznie wszystko jest, słuchajcie, po funta. I naprawdę tam można takie fajne rzeczy czasem trafić. Ja wiecie co, w lumpeksach nie lubię przepłacać, no bo bez sensu iść w sumie do lumpeksu i wydawać kupę kasy, nie? Lumpeksy są po to, żeby iść i kupić tanio. I do tego, słuchajcie, torebeczka, bagietka i buty. Buty na takim korku. Ja chyba te buty, słuchajcie, kupiłam w Polsce w CCC, już nie pamiętam, bo mam je już od dość dawna i myślę, że właśnie one będą fajnie się komponować z tą resztą. Zobaczymy. Jestem już w ubranej trzeciej stylizacji. Powiem tak, że spódniczka jest ok. No taki trochę nie mój styl. Buty prezentują się tak. Natomiast bluzka jest super. Bardzo mi się podoba tutaj to wycięcie. Fajna, taka grubsza, nie prześwituje, natomiast spódniczka wydaje mi się, że jest dość cienka. Ale wiecie co, ja chyba wolałabym tą stylizację z jakimiś butami sportowymi, nie wiem, może z Vansami. Nie wiem, może dlatego, że ja rzadko chodzę w spódniczkach, to jakoś się tak w tym nie odnajduję. Myślę, że jest ok. Następna już jest super, super elegancka, ponieważ spódniczka jest taka bardzo, bardzo ołówkowa, z wysokim stanem i bardzo dopasowana. I ona jest z Classic Collection. To jest ta z tej samej firmy, co bluzeczka była z pierwszej stylizacji. Tutaj, słuchajcie, ma paseczek. Ona kosztowała mnie funta. I do tego mam bluzeczkę prześliczną. Bluzeczka mi się bardzo podoba. Jest ona ze sklepu Topshop w rozmiarze 8, w takim różowym kolorze ze srebrną nitką. I do tego, słuchajcie, mam takie buty. One są z mojego hola, z wszystko po 5 funtów. Z wężowej skóry na szpilce. Przywiązywane są wokół kostki i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ok, jestem już ubrana. Do tego też wzięłam, słuchajcie, tą torebeczkę bagietkę. Muszę wam powiedzieć, że taka bardzo biznesowa jest ta stylizacja, przynajmniej tak wyszła. Zobaczcie, buty są super, naprawdę są czadowe te buty, fajnie się też do tego prezentują. Ona tutaj ma taki rozpierdaczek, można nogę pokazać. Bluzeczka bardzo fajna, super, jestem zadowolona z bluzeczki, będzie też fajnie do czarnych jeansów wyglądać. Taka bardzo w moim stylu. Spódniczka, no jest ok. Bardzo taka elegancka, biznesowa wersja. Następna. Następną stylizacją jest sukienka. I wiecie co, ja jak tą sukienkę kupowałam, ja myślałam, że ona jest troszeczkę dłuższa. Że jest tak, no, bardziej do łydki. Niestety jest ona tylko troszkę za kolano, ale i tak stwierdziłam, że wam ją pokażę, bo jest bardzo fajna. W sumie to ją można zakwalifikować jako midi też. I do tego mam taką malutką torebeczkę. Złoty łańcuszek i buty. Do tego ubiorę złote sandałki. Bo myślę, że będzie to bardzo fajnie wyglądać. Ja już się ubieram i się wam pokazuję. Jestem z powrotem w sukience i muszę wam powiedzieć, że jest super. Ona w ogóle jest ze sklepu Topshop i kosztowała mnie 2,50, dlatego super cena naprawdę, dlatego że sukienka jest w ogóle niezniszczona i jest z bardzo fajnego materiału, takiego krążkowego. Pewnie na kamerze tego zbytnio nie widać. Do tego mam taką malutką torebeczkę. W sumie tutaj się tylko zmieści telefon, złoty łańcuszek, mam też złote kolczyki i zobaczcie te sandałki złote. I myślę, że wygląda to bardzo fajnie. Tak jak mówiłam, no nie jest ona taka do łydki, natomiast jest tylko trochę za kolanko. Ale jest naprawdę fajnie i do tego, słuchajcie, albo bym ubrała ramoneskę, albo kurtkę jeansową. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać z ramoneską. Nie, myślę, że jest ok, ale chyba za ciemno trochę, bo jednak ta sukienka jest ciemna i ta ramoneska. Chociaż przełamaniem są te buty, ale nie wiem, zobaczę jeszcze z kurtką jeansową. Tak, jeśli chodzi o mnie, to wiecie co, zdecydowanie z tą katanką. No myślę, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Też bardzo taki mój styl to jest, muszę przyznać.
Okej, następna. Następną stylizacją jest... I tutaj obydwie rzeczy są z second handu. I jest to bluzeczka, zwykła czarna. Też takiego prążkowanego materiału. Jest ona ze sklepu New Look. Jest to rozmiar 8. I do tego mam spódniczkę plisowaną do kolana w takim zwierzęcym princie. Jest ona ze sklepu Buchu. Ponownie nie ma metki, dlatego myślę, że jest to rozmiar uniwersalny. Ta spódniczka kosztowała mnie 3 funty. Bluzeczka kosztowała mnie 1,50 funta. Ja, słuchajcie, do tego ubiorę taką małą torebeczkę, którą ostatnio zakupiłam w Primarku. Buty to będą Dr. Martensy. Ja już się lecę przebrać, ja wam pokazuję. Jestem z powrotem i muszę wam powiedzieć, że mi się bardzo podoba ta stylówka. Szczególnie z tymi butami. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jaki to jest to model Jaden. Myślę, że one bardzo fajnie wyglądają właśnie z tą spódniczką. Chociaż wam powiem szczerze, że jednak jeśli chodzi o te spódniczki midi, to zdecydowanie lepiej czuję się w takich bardziej dopasowanych niż w takich luźnych, ale to jest oczywiście kwestia gustu. Ja chyba bym, słuchajcie, do tego ubrała właśnie tą ramoneskę. Myślę, że ona będzie wyglądać też fajnie z tymi butami. Tak, myślę, że wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tego właśnie tam mała torebeczka. Jeszcze mam oksy. W ogóle to piszcie w komentarzach, czy wy lubicie spódniczki midi. Mi w sumie pomysł na nagranie tego filmiku podsunęła jedna z was. W jednym z komentarzy napisała, że fajnie by było, jakbym właśnie nakręciła taki filmik, w którym stylizuję te spódniczki. Sobie wzięłam to trochę jako challenge i mówię, czemu nie. I połaziłam po lumpeksach, właśnie udało mi się kilka kupić. I oto jestem. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Oczywiście, jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę. I teraz, słuchajcie, już ostatnia stylizacja. I jeśli chodzi o tą stylizację, to niestety tylko spódniczka jest, słuchajcie, z lumpeksu. Kosztowała mnie ona jedynie funta. Jest ona misguided, jest to rozmiar 10. I wiecie co, no kurde, nie mogłam nic do niej znaleźć. Może też dlatego, że ten kolor jest taki dość specyficzny. Jakoś nic mi, kurde, do tego nie pasowało. Dlatego z mojej szafy taki duży, oversize'owy swetr, bluzę w sumie. Do tego założę białe botki i torebeczkę, listonoszkę. I mi się wydaje, że to będzie druga z stylizacji, które mi się najbardziej podobają z tego hola. Ale już się w to ubieram i się wam pokazuję i sami stwierdzicie. Okej, jestem już, słuchajcie, w ostatniej stylizacji. Muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy to, słuchajcie, nie jest mój faworyt. Dlatego, że się bardzo dobrze w tym czuję i myślę, że tak fajnie, słuchajcie, te botki z tym kolorem, to jest taki kolor ciemnozielony, właśnie z tym białym, z tą listonoszką. Wydaje mi się, że to wygląda naprawdę bardzo fajnie. A więc tak, kochani, podsumowując, uważam, że jest to chyba, jest to najlepsza stylizacja, ta mi się najbardziej chyba podoba. Potem jest ta sportowa, potem cała reszta jest... Jest ok, ale ta chyba jest mój numer jeden. Ja już się teraz będę z wami żegnać. Prawdopodobnie następny odcinek na moim kanale będzie to Q&A. Ja o tym wspominałam już w poprzednim odcinku. I będę robić ankietę na moim Instagramie, gdzie będziecie mogli mi zadawać pytania, na które ja odpowiem. I mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba i będziecie chcieli mnie poznać trochę lepiej. Dlatego zapraszam na mój Instagram, gdzie będziecie mogli w przeciągu następnego tygodnia, no myślę, że tygodnia, po pojawieniu się oczywiście tego filmu, zadawać mi pytania. Ja się teraz będę z wami żegnać. Chciałam wam jeszcze, jeszcze wam chciałam podziękować bardzo serdecznie, bo już jest nas 1000, już jest ponad 1000 subskrypcji i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam serdecznie, subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze, a my widzimy się bardzo niedługo. Najbardziej stylizacja... Tak jak mówię, ta stylizacja już... W sumie ją można zakwalifikować. To jest taki jakby różowy ten kolor, albo różowy, ale tak jakby miał z... I got you, I got you, I got you.